Witam Państwa na wyjątkowej wystawie. Wyjątkowość wynika nie tylko stąd, że jest to wystawa w Wielkim Tygodniu, ale dla nas, dla pracowników Książnicy Pomorskiej, myślę, że wszystkich naszych przyjaciół, ale także i świata sztuki, ona jest ważna. Znajdują się takie momenty, takie okazje, kiedy możemy je społeczeństwu, mieszkańcom Szczecina i Pomorza Zachodniego pokazywać. Robimy to z ogromną satysfakcją, z ogromną przyjemnością, aczkolwiek niezbyt często, ponieważ zadanie jest to przeogromne. Chciałbym od razu na początku podziękować pani kurator wystawy, pani Bognie, która wielu tygodni, ja już powiem prawie rok, pracowała nad tym, żeby tej pięknej wystawie nadać odpowiednio wspaniałą oprawę. I myślę, że Państwo sami ocenicie oczywiście, ale moim zdaniem udało się to wspaniale. Dziękuję bardzo pani Bogie Tokarskiej i jej współpracownikom, ale oczywiście nie mogłoby się, czy nie miałaby ona takiej wspaniałej oprawy, gdyby nie grono mecenasów sztuki, których w Szczecinie zawsze troszkę jest. No i oczywiście przekazuję głos kuratorce pani Kustosz Bognie Tokarskiej. Ja również witam Państwa serdecznie. Do tych podziękowań pragnę jeszcze dołączyć ogromne, ogromne podziękowania dla ekipy, która tutaj wspólnie pracowała nad kształtem tej wystawy. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję pomysłodawczyni kształtu tej wystawy, pani Hani Dąbrowskiej. Nasza wspólna praca tej wystawy po prostu by nie było, oprócz materiałów pochodzących bezpośrednio ze zbiorów książnicy, zarówno muzealiów, jak i zbiorów archiwalnych. Znajdują się tutaj na wystawie prace pochodzące z Muzeum Narodowego w Szczecinie. W czasie zwiedzania wystawy Państwo na pewno je wyłowicie, a także jedna praca, ta najbardziej okazała, praca pochodząca z Muzeum Narodowego w Warszawie, z Muzeum imienia Ksawerego Dunikowskiego w Królikarni. W tej chwili bardzo proszę o wygłoszenie słowa wstępnego, które wprowadzi nas w atmosferę i atmosferę twórczą związaną z Ksawerem Dunikowskim, panią Dorotę Ułanek. Pokusiłam się o przeliczenie. Otóż okazuje się, że w archiwum Ksawerego Dunikowskiego składa się z około 50 teczek. Co to znaczy? Każde teczki są absolutnie sobie nierówne. Jedna może zawierać 10 kartek, druga 200, 300, także tutaj jest ogromna nierówność, jeżeli chodzi o porównanie, ale mniej więcej przedstawia to ogrom tego archiwum. Skąd to archiwum się znalazło w zbiorach Książnicy? Otóż w latach 70. Maria Flukowska, która sama siebie nazywała sekretarką Ksawerego Dunikowskiego, dziś chyba bardziej pasuje do tego, co wykonywała, jaką funkcję wykonywała określenie asystentka, przekazała wraz
z archiwum po swoim mężu, Stefanie Flukowskim, również właśnie zgromadzone archiwum dotyczące Ksawery Godunikowskiego. Stąd te materiały, stąd te dzieła również, które były w jej posiadaniu, znalazły się właśnie w zbiorach Książnicy Pomorskiej. Dziękuję bardzo za to słowo, fachowe słowo wstępne, które mam nadzieję, że wprowadziło ewentualnie osoby, które nie znały być może tej postaci. Nazwisko Ksawerego Dunikowskiego kojarzy im się głównie z ulicą Ksawerego Dunikowskiego znajdującą się w Szczecinie i to koniec, tak? Natomiast zupełnie nie potrafią skojarzyć z nazwiskiem tak wielkiego artysty. Mam nadzieję, że ta wystawa przyczyni się do tego, że gdzieś przynajmniej to nazwisko znowu zaistnieje. Zapraszam do zwiedzania.